Dzisiaj na zlot Toyoty wezmę sobie Toyotę, ale z formuły Drift. I spróbuję zrobić tak, żeby była jak najbardziej cywilna. Co wy na to? I tutaj mam tą małą Toyotkę. Dajmy sobie tutaj przyciemnione szyby lekko, żeby nie było widać tego hardkorowego środka. No jest znaczek Toyoty, jest znaczek Toyoty. No wszystko się zgadza. Tak, podrasowana cywilka, no. No i najważniejsze, musimy teraz w miarę normalnie zrobić ten tuning osiągów. Tak, żeby fura, no, wyglądała jakoś tak normalnie. Spróbuję zrobić pod wyścigi. No mamy tutaj, możemy zamontować sliki, tak? Nie wiem, jak ten samochód będzie się zachowywał w ogóle na wyścigach. Możemy tutaj zwiększyć, znaczy poszerzyć przednie opony tylko i wyłącznie. Możemy sobie dać jeszcze, aha, bo tu są zainstalowane dystanse, okej. To dystanse możemy chyba wywalić, bo za chwilę wyprostujemy koła, nie będzie negatywu. Z tyłu możemy sobie dystans zostawić i chyba jeszcze felgi wymienimy. O, może coś takiego. Samochód z butykida będzie wyglądał fajnie. Dajemy bez... jak najbardziej cywilny musi być. O, taki wiesz, pod wyścigi, no nie? Czekaj, najpierw musimy go jeszcze obejrzeć Forza Vista. No tak, to dość istotne. Ale wygląd ma, kurde, ej, przypomina mi się Need for Speed Heat, wiecie? Naprawdę. Dobra, zobaczmy go w Forza Vista, jak to wygląda. I co, myślicie, że będzie fajny na zlot Toyot? Bo aż co tu mamy pod maską, co to jest? Nieźle, nie? Ja pierdolę, jaki kolektor, co to jest, ty? No i zobaczcie, cywilna wersja pięciodrzwiowa, hatchback. Bardzo cywilna, no nie? Zobacz. Ja pierniczę. No dobra, no ale z zewnątrz wygląda całkiem normalnie. Tam kawałek deski rozdzielczej jest też z cywilnego samochodu. Jak dla mnie wszystko pasuje. Tutaj jeszcze zobaczymy ten przód. Chyba trochę za mocno to przednie koło jeszcze wystaje. Spróbuję je schować, ale chyba nie ma opcji, bo tam już wyciągnęliśmy te dystanse całkowicie, no nie? Ten dystans tu niewiele zmienia, możemy go zostawić. No, nic więcej nie zrobimy, chyba tak jest najbardziej cywilny, jaki może być. Nie wiem, jak będzie się trzymał, obawiam się, że raczej słabo. Zobaczmy ciśnienie, dobra, zostawimy go tak. Myślę, że będzie w porządku, no zobaczymy, najwyżej coś dostosuję. Ci się tutaj kręcą, Boże, co tu się dzieje? Czekaj, najpierw przetestuję furkę, tu się już zebrali. 12 osób, jest full. O kurde. Dziwnie sztywno na kierownicy jest, tak. Ja go chyba robię z napędem na 4 buty, wiecie? Zdecydowanie, kurde, ma za dużo mocy, człowieku. O, chlebcia zatrzymałem, sorry chlebciu. Dzisiaj zlot Toyot. Też sobie wziąłem Toyotę. Nie wiem, czy ktoś wziął taką samą, ale chyba nie. Chciałem wziąć coś takiego wyjątkowego. Ty, ona nawet teraz dobrze driftuje. No to z taką mocą taki mały samochód? No nie ma bata, to będzie driftować zawsze, nie? A tak, nie ma 1800 koni, 1100 ma koni ten mój samochód. Dobra, chłopaki, jedziemy gdzieś. Chcę zahaczyć koniecznie autostradę. Pojedźmy sobie w to miejsce tutaj. I przy okazji zobaczmy, ile ten samochód wyciągnie. Myślę, że będzie ciekawie. Te fajne furki tutaj sobie powybieraliście. Widzę, że jest Trueno. Jest nowa Supra oczywiście, jest stara Supra. Jeszcze starsza Supra chyba to była. Dobra, zobaczmy, co to potrafi. Niedługo będę robił film na temat nowego stanowiska, to tam wszystko powiem. Dobra. Ty, jak się ustawili, ale fajnie jadą, Jezu! I ta szeroka Supra, ej, ja muszę sobie zrobić taką MK4-kę. Patrz, jaka szeroka dupa, kurde! Ej, ona była na poprzednim zlocie chyba? Tak, robiliśmy zlot driftowy i była ta Supra z tym bodykitem. I mnie to tak robi, ty. Robi mnie ta Supra w ciul, zobacz na to. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Takie mam wrażenie, że ta kierownica jest bardzo luźna w centrum tych obrotów. Tak jak było w Forza Horizon 4, tutaj jest tak mega luźno. Ja nie wiem, czy nawet samochód coś skręca. On niby coś tam skręca. Nie ma martwej strefy ani nic, ale na Force Feedbacku jest taka luźna nieprzyjemnie. Tak samo było w czwórce w Forzie. Według tam ustawień niby 400 blisko mogę osiągnąć, tak? 300? Takie małe autko?
350, 360. Ale wygląd ciekawy, nie? Formułę drift zrobiłem na wersję cywilną. Przeważnie to robimy właśnie odwrotnie, że wersje cywilne robimy na takie hardkorowe, jakieś driftowe albo coś, takie tuningi. A teraz odwrotnie. Powinienem jeszcze ten słabszy silnik włożyć i zobaczyć, co się wtedy dzieje. Ale widocznie tutaj w tej grze jest tak, że niezależnie od tego, jakie my zawieszenie wsadzimy, jaki dyferencjał, to force feedback jest przypisany do danego samochodu chyba na stałe. Niestety, jakby szkoda, że jak teraz sobie zmieniłem to zawieszenie na wyścigowe, to samochód nie zachowuje się inaczej, no nie? Byłoby fajnie, gdyby się zachowywał. Tak, wygląda niewinnie, poza oczywiście bodykitem i poza tymi nawierconymi, nie wiem co to, szyba czy pleksa, tymi otworami, no nie? Chłodniczymi. Dobra, chodźmy sobie dookoła, tu jest fajne miejsce do zlotu. Mamy akurat ładną pogodę, ja myślałem, że będzie jakiś zlot nocny, bo była pogoda nocna, czyli była noc jak wbiłem do gry. A tu proszę, jak ładnie się zrobiło. Głupio się tym jeździ, już tak mocno skręciłem kierownicę, a on prawie że prosto jedzie. Tak jakbym miał... No nie wiem, jak to wytłumaczyć, dziwnie, dziwne to jest. Nie czuję kontroli nad autem kompletnie. Dobra. Jak my się tu... Chcecie tak na krawężnik? Z jednej drudzy z drugiej? Nie musimy tak, wiesz, jak zawsze się ustawiać. Możemy też tak wzdłuż drogi się ustawić. A pewnie, że tak. Ty, w ogóle mamy ładną pogodę. To jest chyba wschód słońca. Dobra, ja zawrócę sobie. Kurde, ej, naprawdę. Czuję taki wielki luz w tym samochodzie. W sensie, nie, że jestem wyluzowany, tylko na kierownicy luz. Ej, nie przepychajcie się, no come on! Spokojnie z tym gazem, władowaliście 2000 koni mechanicznych i co teraz? Będę musiał inny silnik tutaj włożyć. Dobra, przeglądam wasze fury i potem jadę jeszcze zrobić tego swapa faktycznie na inny silnik. Są wszystkie Toyoty? Tutaj, a co tutaj się dzieje? Co wy robicie, Boże? Wszyscy chcecie mieszkać w tej chacie, tak? W ogóle zobaczmy, co jest tu w środku, w tej chacie. W ogóle to wygląda jak nowy upgrade do GTA Online. Jak wiecie, że takie 3D, ray tracing i te sprawy, nie? Jakby, Co to w ogóle jest tam w środku? Zresztą jakie krzywe te tekstury są. Tak, czekaj, ja obejrzę ten dom dookoła przy okazji. Ej, tu z każdej strony są tak nałożone te tekstury. Tam jakiś koń na biegunach jest, zobacz. Co? Ej, tu z dwóch stron mają kuchnię, tu też mają kuchnię. Tu mają jakieś schody. Ty, ale tam z tamtej strony też była kuchnia. Tu też jest kuchnia. To ja wiem, dlaczego wy chcecie wszyscy przy tej chacie się ustawić. Jak są dwie kuchnie, to oznacza dwa razy więcej żarcia. Dom z dwiema kuchniami, w sumie duży ten dom, no nie? Pasowałoby, żeby dwie kuchnie. Tak, zrobiliśmy przegląd domu od razu, bardzo fajnie. Ja widzę, że tutaj jest już Supra dragowa, Godzilla, bez spoilera, chociaż opony chyba nie dragowe. Ciężko powiedzieć. W każdym razie wygląda na 1000 koni co najmniej. No przecież każda wyjeżdżająca z salonu Supra MK4 miała 1000 koni mechanicznych, no umówmy się. Każda jedna, nie, to są chyba opony dragowe. Albo dragowe, albo sliki. Można je pomylić, ale chyba dragowe. Łe, to my musimy jakiś wyścig drag zrobić. Tu kolejna Supra, ja napisałem to w poście na Discordzie, że liczę na to, że co najmniej jedna Supra 1000 koni stokowa się pojawi na zlocie. I jest nie tylko jedna, są trzy chyba łącznie MK4. Z tym bodykitem wygląda niesamowicie, ale felgi? Felgi standardowe Supry nie pasują do tego bodykitu kompletnie. Ja muszę sobie tą Suprę chyba nawet dzisiaj stuningować. Dzisiaj wziąłem sobie Toyotkę, nie wiem co to jest nawet za model, przerobiony. Mi... Nie wiem, Yaris? Yaris jest w ogóle w pięciodrzwiowa? W hatchbacku? Tak, zlot domu zrobiliśmy. Ale Supra pięknie wygląda. Ej, ja robię jej zdjęcie. Ja robię zdjęcie tej Superce, bo ona w tym słońcu, w tej pogodzie wygląda obłędnie, nie? Zoba na to, ziombel. I co ty na to? Tutaj jeszcze umyjemy samochód dodatkowo. Jezu. Ej, genialnie to wygląda. Gdzie jest moja mycha? Po na to. Robimy zdjęcie. Wow, spoko dobrane felgi, kolor i kolor samochodu, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co tam jeszcze mamy? Bo nie wszystkie przejrzałem wasze auta. Rainfall, o to jest ziomek, który ostatnio wygrał koszulkę.
Z tego co widziałem na paczkomatach, to dotarła do niego, ale nie dał znaku, czy dotarła, czy nie, czy przymierzał, czy pasuje, bo właściwie nie powiedział mi, jaki rozmiar. Wysłałem mu uniwersalną M-kę. Znaczy tak mi się wydaje, że M-ka jest uniwersalna. No najwyżej podrośnie do M-ki, albo nie wiem, schudnie. Zobaczymy. Ja myślę, że M-ka jest taka uniwersalna, ale nie wiem, czy do mnie napisał, czy wysłał jakieś zdjęcie z tą koszulką, nie mam pojęcia. Bo wiesz, żeby nie było, że wysłałem, a nie wysłałem, nie? Wysłałem, normalnie, tylko nie chcę wam pokazywać komu, gdzie i tak dalej. Tutaj mamy Celikę starą. To jest, bardziej kojarzę ten model z GTA Online, bo bardzo dużo gram w GTA Online i tam jest, się nazywa Calico chyba. I to jest jeden z szybszych samochodów w GTA w ogóle. To jest ciekawe, nie? Ej, dobra, ten gościu wypada z klubu. To już jest za dużo. Czekaj, gdzie on tu jest? Ten. Pyk i dostaje bana na tym. Już nie będzie dołączał. Nie ma tutaj wariowania. Sub, nie sub, nie ma. To już jest za dużo. Dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy kolejne. Chyba przegląda. Nie, to tamto przeglądałem, co wywaliłem, okej. Bartek dzisiaj przyjechał w superce. Bartek, ja ci muszę tą suprę umyć. Muszę ci ją umyć. Tutaj już tą dragową przeglądałem, no nie? Tu kolejne. Wszystkie MK4. Jaki spoiler śmieszny do tej supry. Kurde, ja muszę. Wszyscy teraz wzięli supry z bodykitem. Powiedziałem, że muszę taką sobie zrobić. Wszyscy wzięli supry z bodykitem. Nieźle. Supra MK5. Kolejna. Z bodykitem chyba. Czy bez? Nie, bez. Kurde, ona po prostu taka jest zajebista. Ale przód mnie tak trochę zmylił. Myślałem, że ma body. Tu jest GT86. W Gran Turismo. Nie wiem, czy graliście w Gran Turismo, ale w Gran Turismo już jest GR86. Najnowsza Toyota. Tutaj jest GT86 na razie, ale może będzie GR, zobaczymy. Tutaj Chlebciu przyjechał w Suprze chyba starej? To chyba stara Supra jest, no nie? Tak mi się coś kojarzy, bo zdobywałem ją w tym. Czekaj, muszę zobaczyć z tyłu. Jest, Toyota Supra. Zdobywałem ją w czwórce i coś mi się tak kojarzy. Tu chyba... Co to jest? Muszę zobaczyć... Ej, nie kojarzę tego auta. Toyota MR2! A, ja tak robiłem chyba w klasie D ten samochód. Ciekawy jest. Tutaj mamy Trueno. Nice. Trueno dobrze zgadłem, nie? To jest w sumie Corolla, ja nie wiem czym one się różnią. To chyba inne nazwy na inne rynki, co nie? Supra 2.0 tamto była, tak? Okej. Okay. Turbo. Ej, bodykit ma czy nie ma? Popatrzcie na ten przód. Jak myślicie, ma czy nie ma? Nie ma chyba bodykitu, ona po prostu taka jest. To co, może pojedziemy jakiś wyścig teraz? Nie, zróbmy sobie, o! Musimy sobie zrobić takie kozackie zdjęcie. Jak zajmiemy całą drogę. Ostatnio bawiliśmy się trochę w mieście. Ja bym proponował teraz zrobić albo na moście zdjęcie tutaj, albo na tej prostej tutaj, w tym miejscu. Chodźmy może najpierw na tą prostą zobaczyć. Powoli sobie jedziemy, tak do 150 km na godzinę, okej? Okay? Taka prędkość cywilna, dosłownie. Tak, pamiętam, Litworth Speedworld była OP. Toyota MR2, no. Pamiętam, nie lubiłem tej Toyoty. Dobra, i wyjeżdżamy sobie powoli. Jak ktoś chce, niech jedzie przodem, niech sobie prowadzi. I go, i poszli. Ale takie mam, kurde, wrażenie naprawdę. Patrz, ruszam tak kierownicą z samochodem, praktycznie nic się nie dzieje, nie? Takie mam wrażenie, jakby straszne luzy były. Próbowałem... Wow, ale to ciśnie. Próbowałem tak zrobić, żeby samochód w miarę cywilny był, no ale nie pykło. Nie pykło trochę. Dobra, jedziemy. Fajnie jest, musimy kiedyś zrobić zlot w mniej osób. Ja wiem, jak to brzmi, tak w 6 osób zlot to tak nie bardzo. Ale zrobić taki mniejszy zlot, na przykład w 6-7 osób i... zobaczyć, jak inni ludzie, takie randomowi gracze, jak oni reagują, nie? Na to nasze spotkanie. Czy będą chcieli z nami jakby dołączyć, czy nie? Jak myślicie? Ja tak kontroluję w Jeepie u siebie. Tak, że masz luzy w pośrodku. No, starsze samochody ze starszymi przykładniami kierowniczymi mają niestety luzy gdzieś tam w środku, no nie? W środku tego obrotu. Sorry, Chlebciu. Lekkie obtarcie. I tak, zdjęcie zrobimy sobie takie, że będziemy stać na dwóch pasach. Znaczy stać, jechać. Podczas jazdy musimy zrobić. Ale bardzo ważna rzecz.
wszyscy musimy poruszać się mniej więcej z tą samą prędkością. I proponuję zrobić, tylko jak sobie dojedziemy, na razie jedziemy sobie normalnie, nie? Jak dojedziemy gdzieś w to miejsce, gdzie wyznaczyłem, chodzi o to, żeby wszystkich złapać w ruchu, żeby, wiesz, droga była fajnie rozmazana, a żeby samochody wszystkie były równocześnie ostre. Ej, ja właśnie... Dobra, przez chwilę wydawało mi się, że kask mojej postaci wystaje przez dach, a tam jest jakieś takie wcięcie czy nawiew powietrza, no nie? Ale moja postać w sumie dosyć nisko siedzi w tym samochodzie, więc tutaj nie ma jak głowa wystawać przez dach. To nie GTA w sumie, nie? Czy będę oglądał jutrzejszy wyścig F1? Nie, chociaż słyszałem, że Rosja jest wykluczona z tych wyścigów, to prawda jest? Ale buta to ma, ja pierniczę. A słyszeliście w ogóle o tych planach Unii Europejskiej, żeby zakazać poruszania się pojazdami spalinowymi? Samochodami w mieście w na przykład niedzielę, jeden dzień tygodnia, i żeby w ogóle ograniczyć poruszania się pojazdami spalinowymi jakoś tam, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby używali rowerów. Poważnie, są takie projekty. Makabra, nie? Do czego to dochodzi? Co sądzę o Logitech Drive Force GT? Wiesz co, nie grałem na tej kierownicy, testowałem G29, film jest na kanale, możesz sobie zobaczyć. Kurczę, ale ten kolor nawet ciekawy wyszedł, trzeba przyznać. W tym samochodzie. Tu ruch liczy nam przeszkadza, chociaż taki delikatny ten ruch, no nie, prawie wcale samochodów nie ma. Ej, wyobrażacie sobie to, że jest niedziela i na przykład żadnego samochodu w mieście nie ma. Wiecie co, ja myślę, że to będzie na plus, bo infrastruktura nawet w Polsce już nie jest na takim złym poziomie, a ludzie po prostu są wygodni i wszyscy używają tych samochodów czasami niepotrzebnie. I taki zakaz ruchu w niedzielę myślę, że byłby ciekawy. Może akurat w niedzielę byłoby pachnąco w mieście? Czyż w mieście zawsze śmierdzi, nie? Dobra, chłopaki, robimy tak. Jedziemy wszyscy z prędkością około 60 km na godzinę. Powoli sobie przyspieszamy, jedziemy powoli. To będzie ciężko się synchronizować, ale jak nam się uda, to będzie kozak zdjęcie, tylko tyle wam powiem. Także jedziemy na wprost, tam będzie kilka zakrętów. Starajmy się nie zderzać, starajmy się trzymać między sobą odstęp. Ale się tam fajnie komuś szyba z przodu świeci, odbija się. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda w tej grze. Jak refleksy widać, mega. Dobra, 60 km na godzinę. O, tutaj ziomek za wolno jedzie. 60-60 musi być. O, idealnie, idealnie prawie. Tak w okolicach 60. I spróbujcie się zrównać. O, o, kozak, 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 kozak. Jeszcze trochę tam z tyłu niech podgonią. W przodu Kasper za szybko trochę. 60 km, chłopaki, 60 km. Trochę z przodu za gęsto. Rozjedźcie się. I próbuję zdjęcie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. I teraz, co prawda jechaliśmy wow, ale fajnie się z tyłu ustawiliście, wow. Co prawda jechaliśmy bardzo wolno, ale rozmycie ruchu i tak powinno... Jo, pierniczej, teraz widzę w tej Toyocie, zobaczcie, jak fajnie wyglądają te dolne światła pomarańczowe. Skręcony laciek się zrobił akurat. Co on ma tutaj tak... On ma, zobaczcie, koło zahacza o ten, o nadkole, ojej. Niedobrze, niedobrze. O i teraz to ja mogę fotek narobić. Trochę za bardzo ta Toya tutaj odstaje, no nie? I tak nie dam rady może uchwycić dobrze wszystkich. O, musiałbym ją tak wyciąć, tą Toyę tutaj. I na przykład tak was uchwycić, to by było chyba najlepiej. Teraz spróbujemy tutaj maksymalne rozmycie. O, ta Toyota z przodu troszeczkę, zobaczcie, widzicie, o co tutaj chodzi? Że jak ustawię fokus na jeden samochód, to wszystkie inne się rozmywają, jeśli nie jadą tą samą prędkością. To ten samochód, który wyostrzyłem. Trochę jeszcze za wolno jechaliśmy, ale z wyższą prędkością myślę, że ciężej byłoby się synchronizować. Ja muszę jeden samochód tak trochę bardziej wyeksponować. Kurde, ziomek! Ty jesteś na przedzie, a taki masz strój? Boże. Chłopie, coś ty wziął! Zdjęcia to jest taka podstawa, tutaj zawsze musimy sobie na zlocie zrobić jakąś fotę, no nie? Tyle tych fotek już jest ze zlotów i z Forza Horizon 4 i z Forza Horizon 5, już jest nawet całkiem sporo. Ja nie mogę. Dobra, jeszcze zrobię od tyłu. Nie mogę z tej sufry szerokiej, kurde, rozwala mnie. Nie udało się tak ten mniejsze rozmycie. Spróbujemy tak zrobić.
Dobra, mamy zdjęcie. I od tyłu jeszcze. Od tyłu to chyba ze 4 Supry są te MK4. Raz, dwa, trzy są, okej. Ej, fajnie to wygląda też. Ekstra, to mi się bardzo podoba. Znowu jednego ziomeczka muszę wyciąć. Ojej. O, ty zobacz na to. Wow, to się ustawiliście prawie idealnie. Także jeden za drugim. Jakby był lepszy fotograf, to zdjęcie by wyszło jeszcze bardziej kozacko, jak myślicie? Szkoda, że tutaj tak mało... I ta skręcająca się... A, pięknie to wygląda. A da się zrobić na przykład tak zdjęcie, żeby słońce się odbijało w którejś z którychś samochodów? Albo tak jeszcze, gdzieś za jakichś roślin czy coś. Zaraz coś wykombinuję. Ej, kozak to wygląda. Ja zasikam się zaraz. Dobra, tutaj chyba możemy dać większe rozmycie. Zaraz zobaczymy. O, o. Znowu ta Supra, wiesz, w środku taka wyeksponowana jest. Ta najszersza, kurde. Fajnie to wygląda. Jeszcze ja bym spróbował tu z boku zrobić. Dzisiaj strasznie podoba mi się ta Supra czerwona. Może zrobimy jej tak, trochę za dużo rozmycia jest, nie? O, co powiecie na coś takiego? Poprawimy framing. O, ja bym coś takiego zrobił. No i pięknie. Dobra, teraz koniecznie musimy jakiś wyścig pojechać. A chłopaki dalej stoją. Czy wszyscy się ustawili na poboczu? No nie, będę musiał znowu wam zdjęcia robić kozackie. Wiecie, że ja jeszcze... O Jezu, to... Kurde, za każdym razem jak widzę tą szeroką krowę, to nie mogę w to uwierzyć. Ja jadę na chatę, słuchajcie, zanim pojedziemy wyścig, ja jadę na chatę sobie tą MK4 przerobić tak jak wy macie. Bo to jest po prostu kosmos, jak ona wygląda. Można się zakochać w MK4 na nowo, jak ktoś się już odkochał. Jadę na chatę, jak chcecie to możecie ze mną. Jak chcecie to możecie sobie za ten czas zmienić furkę. Przygotuję sobie Toyota Supra MK4 na wyścigi i pojedziemy sobie jakiś wyścig pokazowy. Ale pogoda piękna jest teraz w Fordzie, nie? Wszystko tak ładnie wygląda, ziombel. Gdzie mnie tu kieruje? Jest asfalt, dobra. Jakiś Tyson do nas jedzie. Ciekawe co powie, jak zobaczy tyle Toyota. Patrz, patrz, patrz. Praktycznie za każdym razem, jak jeden gracz widzi tyle graczy w jednym miejscu, to ma jakąś przyczajkę. A ten jakoś tak olał, nie? Pamiętacie jak robiliśmy zlot dla Ukrainy, gdzie robiliśmy serce z samochodów w kolorach u flagi ukraińskiej? Wtedy przyjechał jakiś ziomek i się przyglądał, miał takie what? Jak zacząłem grać w Assetto Corsa na Kierze, to jak wszedłem do Forza Horizon, to całkiem inaczej. No, ej, w Assetto Corsie zajebiście. Kurde, ciężko to nawet porównać. W Forzie to tak, ten Force Feedback... tak jakby jest, ale go nie ma, no. O, to tak jakbyś się przesiadł z Forza Horizon na kierownicy, jakbyś się przesiadł z Forza Horizon do The Crew 2. Tak można porównać Force Feedback, taki jest przeskok, o, między Assetto Corsą a Forzą, no nie? Tak porównujesz na przykład gry do siebie. W Assetto Corsie wszystko czujesz dokładnie na kierownicy, jest mega fajnie. Ale też jest wymagająco i każdy błąd to jest od razu ten, odwrócenie samochodu. Gran Turismo 7 nie jest tak wymagające jak Assetto Corsa pod tym względem. Gran Turismo jest jednak takie... bardziej simcade'owe niż Assetto. Ale niedługo też będę testował Gran Turismo 7 na nowej kierownicy, także jestem mocno podjarany. Bo testowałem na T300RS, która jest generalnie dobra, tylko problem jest taki, że miałem przyspawaną tą kierownicę do biurka. Wszczepioną, no nie? Lecek światełka w crossfire. Dalej się świecą jakieś... A, tak, tak, wiesz co? One się dalej świecą, no będą się świecić, dopóki się baterie nie wyczerpią. Ale ja je ściągnąłem z kół. Dobra, gdzie tu jest Toyota? Toyota? Mam dwie Supry, jedną zrobię sobie z white body. Ja jeszcze tą Celikę muszę przetestować. Macie Celikę? Celika jest... Ej, Celiki nie było ani jednej na tym... Na tym zlocie. Dobra, Supra zrobię sobie kiedy indziej. Ja robię tą Celikę. Ja muszę ją sprawdzić w końcu. Jest zlot Toyoty. To wypadałoby sprawdzić ten samochód. On jest dość często spotykany na polskich drogach. Nie jest powszechny, ale jest spotykany. No i oczywiście nie ta wersja JDM. Tylko taka wersja normalnie, normalna europejska. Dobra, zobaczmy co... Uuu, tutaj jest bogato, zobacz, dziąbel. Ja robię sobie furę teraz pod wyścigi, także macie teraz czas, aby się przygotować. Spoiler.
Ty, ej, zobaczcie, ile to ma opcji. Ten samochód naprawdę dużo. Jakie skrzydło. Ej, przypomniał mi się Need for Speed Underground, jak na to patrzę. A, standardowy ten spoiler chyba najfajniejszy, co? Stawię go. Tylny zderzak. Tu jest parę opcji, ale jest tak zacienione i nie widać do końca. Progi. Dobra. Maska. Patrzcie, ja się czuję jak w Undergroundzie od tego tuningu. Nie, jest sporo opcji do tego auta, jeśli chodzi o wygląd. Bodykitu niestety nie ma, no mamy napęd na przód standardowo. Nie ma bodykitu, nie ma niestety. Jaka klasa? To jest klasa C tego auta. Dobra, czekaj, ja muszę sprawdzić dźwięk, moment. To jakiegoś rajdówka, nie? Tak. Jakby Subaru? Nie, coś takiego. Ciekawe, ciekawe. No napęd na przód, niestety tutaj nie do końca poszalejemy. Nie no dobra, może z tą szerokością przesadziłem. Dystanse. Ty, może ten samochód da radę zrobić na drift. Czekaj, da się tu zrobić tym napęd? Czekaj, najpierw felgi wymienię. Pierwszy raz testuję tą Toyotę. O, te mi się felgi podobają, bo błyszczą się akurat pod tym kątem. Nie wiem, co tu wybrać. Dajmy te. Podejrzewam, że wybrałem te same, co w poprzednim samochodzie. Pyk. I zobaczmy, czy da się zrobić. Jest napęd na tył. Jest, kurde, Celica, napęd na tył. A to zrobię ten napęd na tył. Zobaczymy, no, kurde. Chociaż Celica, napęd na tył, lipa trochę, no nie? Jak? Celica, no, napęd na przód, musi być. Ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ty, ale siadł gnój, wow. Zobaczcie, jak mu siadło ładnie. Już stare auto, z którego to roku? Z trzeciego roku jest. To mamy, tu zrobiliśmy. Zrobiliśmy, ok. Idziemy w silnik. Zobaczymy, co nam wydech zrobi. Dobra, wydech, gotowi. No tak, w porządku jest, nie? Ale bez szału. Ok, ładujemy tu mocy. O kurde. 490 koni mechanicznych, słuchajcie. To tak w porządku będzie. Czy udostępnię ten tunik celowy teraz? Chłop, ja tu wrzucam byle co, daj spokój. Jakbym się postarał jakoś, to by był sens, żeby to udostępniać. A nie takie, jak ja robię dla weki, chłopie. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu nic. Ty, jakie dziwne biec. Co jest z tą skrzynią? O, dziwne. Dobra, zostawimy tak. 490 koni mechanicznych, to tak nie za mało już, nie? Tak w porządku raczej. Tu mamy, tutaj coś tam jest. O Jezu, co? Dobra, będzie git. Teraz jeszcze tylko zlotowe malowanie. Co my tu mamy? O, dawaj, coś takiego. Undergroundowe, kuźwa. Ej, ten samochód był w którymś undergroundzie. Takie wiesz, pomieszane totalnie. Właśnie obejrzyjmy ten samochód tak w ogóle. Słapa silnika nie lubiłem, więc pod maskę chyba też zajrzymy sobie. Need for Speed Underground! Oh yeah. Kto się urodził w 2003 roku? Piszcie na czacie. Nie można otworzyć maski? No, nie można. Kawę, okej. Okay. Niektórzy... Ja w czwartym, no to wtedy już Underground był na świecie. Był wcześniej od ciebie. Na świecie, ziombel. Dobra, chłopaki, jedziemy się ścigać. Toyota powiedziała, że ona nie chce być utożsamiana z wyścigami nocnymi i dlatego nie chcą udostępniać swoich samochodów w grach wyścigowych. Dlatego my właśnie dlatego pojedziemy sobie wyścig nocny, nielegalny, specjalnie dla Toyoty. Słap napędu na tył, proszę bardzo. Pierwsza to na świecie Toyota Celica z napędem na tył. A może druga? Uhuhu! I masz napęd na tył! Rozbiłem się. Au! Tak, ta Toyota była w tym, w Undergroundzie. Tylko nie pamiętam, którym. Chyba w obu, co? Celica była. Jaki tunik. Dobra, zobaczymy, kto będzie najlepszy tutaj na wyścigach. Odpalimy ten showroom? To się da tak... A, to się chyba nie da na tych nocnych odpalić showroomu. A zobaczymy, może się da. Uuu! Kacper, sorry! Zrobiłem ci z dupy garaż, no. Niechcący. O, znowu Kacper oberwał. Kasper, musisz uważać! Dobra, ale pytanie, czy taka niestunigowana na drift Toyota
będzie latać bokiem, która w standardzie ma ten napęd na przód, to jest ciekawe. Poleci coś bokiem czy nie? Prawie, no, mocy jest odpowiednia ilość, ale żeby utrzymać w drifcie, ciężka sprawa, ziombel. Prawie transfer wyszedł. O kurde. To nie jest dobrze, jak samochód zrobiony pod wyścigi jest też dobrym driftowozem. Ajajajajaj. No nic, może jakoś sobie poradzę, zobaczę. No, ale myślę, że dałoby się go zrobić pod drifty. Tylko, że to nie pasuje trochę, no nie? To tak jak dodać do pizzy ananasa trochę. Samochód kojarzy się raczej z napędem na przód, no nie? I tak robić na siłę, to nie pasuje. Ty, ja tu może szerszy kapeć powinienem zrobić, co? Dobra. Jeszcze szybko tutaj szerszego kapcia dam z tyłu i będzie dobrze. Znosi, no. To prawda. Dobra. Dać ograniczenie do klasy A? Nie, no ja chcę, żeby chłopaki brali sobie co tam chcą. To nie jest taki wyścig, że jedziemy, wiesz, na pałę czy coś. O, jak w moim Crossfire'ze. Nie no, jak 500 koni, to musimy dać 265. W Crossfire'ze mam 255. Dobre, dajmy do tej klasy A i będzie dobrze. A w Crossfire'ze mam 200 koni. Ja nie wiem, czemu tam taki szeroki kapeć jest w tym Crossfire'ze tak w ogóle. Ale chyba powinien tak być. Dobra, wychodzimy. I od razu teleportuję się na miejsce, bo już kawałek przejechałem. Dobra, chodźmy tutaj. I ten wyścig nocny sobie polecimy. O, chłopaki polecieli ze sobą, dobrze się bawią, jadą razem, ekstra. O to chodzi właśnie na zlotach. Pyk, PvP. Będę mógł utworzyć w ogóle? Jest showdown, nice! No to bierzemy. I bierzcie... A, czekaj, inaczej. My zrobimy tak, tylko Toyota. I teraz showdown. O, teraz będzie dobrze. No i teraz to tak. Przypominam, to malowanie albo z Tokyo Drifta. Muszę sobie, wiecie co, muszę sobie odświeżyć Tokyo Drifta. Tak, trzeba sobie odświeżyć Tokyo Drifta. W ogóle patrzcie, jaki mam jaką sobie kupiłem, czy mi Kobita kupiła. Taką buteleczkę z filtrem. Nalewam kranówki i sobie filtruję wodę i mogę pić w każdym momencie. To nie jest lokowanie, spokojnie. Ale bardzo fajna opcja, bo sobie tylko nalewam z kranu i woda jest pyszna. Pyszna. Ale wiecie co? Wziąłem sobie taką butelkę w podróż. Wziąłem sobie do samolotu, bo wiesz, do samolotu nie możesz brać generalnie płynów więcej jak chyba 100 ml, czy nawet 50 ml, coś w tym rodzaju, no nie? I wiecie co? Napełniłem sobie w Stambule butelkę, w kiblu normalnie, wodą. I człowieku, sam chlor, nie dało się tego pić. Naprawdę. Nie wypiłem tej wody. Także no, myślałem, że się sprawdzi w podróży idealnie takie coś, ale powiem ci, no nie bardzo. Niezbyt. Także nie polecam. O, okej. Jak poleciał? Celiką. Nie celiką, tylko... Nie, co to było? Celika chyba. Moja Toyota ciężko trochę. Ale nawet na tył zrobiony. Jest zrobiony. Jak się robi takie swapy w samochodach z napędem na przód, to jest ciężko. Jak się robi... Jak samochód w standardzie w Fordzie Horizon jest z napędem na przód i robi się swapa z napędem na tył, to jakoś ten handling chyba szaleje i nie da się samochodu zbytnio opanować. Ale nie ma problemu, żeby na przykład przerobić samochód z napędem na 4 koła. Chociaż może powinienem trochę więcej przy nim pokombinować, coś tam porobić i byłoby lepiej, nie wiem. Ja widzę, że wszyscy klasa S2, S1, chłopaki z tyłu tam pozostawali. Bo wiecie, jak odpalamy ten wyścig pokazowy, to najpierw jadą gracze z najniższą klasą samochodu, a potem jadą ci z wyższymi, kolejno, S1, S2, no nie? Jaki jest mój Discord? Jak chcesz mojego Discorda, to wpisz sobie wykrzyknik Discord na czacie i wyskoczy ci link. O, tak jak u Lokej zrobił. Działeś? Ja muszę sobie jeszcze to zrobić, tą szeroką suprę z bodykitem. Koniecznie.
Okej, jakoś wyprostowałem. Jezu. I buja go na boki. Dzisiaj chyba dwa najdziwniejsze samochody miałem pod ten. Do jazdy w ogóle. Takiej szosowej. nie wiem jak się zmieściłem w ten punkt, ale kurde. Muszę się pochwalić, co nie wiem, mi się GTA Online, nice. Ja już sobie zainstalowałem tą nową wersję na PlayStation 5. Czy będzie konkurs o koszulkę? Nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie będzie. Czy mam zrobiony Forzaton? Tak, Forzaton robiliśmy sobie w czwartek. W czwartek robiliśmy cały Forzaton razem. Ale kozackie foty dzisiaj zrobiliśmy, nice. Bardzo ładnie to wyszło. Już sobie nie pogramy w GTA. Nie masz szary tego? PlayStation 4? Boże, PlayStation 5? PlayStation 4 masz, tak? O nie. Powiem ci, że ja na PlayStation gram niestety cały czas sam. Już mi się zaczyna nużyć to GTA. No czekam na jakieś aktualizacje ciekawe. Takie, które, wiesz, dojdą na PlayStation 5. No ale samemu to nie fajnie trochę, nie? GTA jest takie kooperacyjne bardziej. Ale żeśmy z lota dowalili. Ej, te zdjęcia były kozackie. Ja jeszcze muszę sobie koniecznie tą Supra MK4 zrobić. Muszę sobie ją zrobić na ten. Z tym bodykitem. Nie przeglądałem tego bodykitu. Nigdy nie testowałem. To jest ciekawe, nie? On się chyba dopiero pojawił tutaj w Forza Horizon 5. Bodykit. Dobra. I ja bym chciał tą Suprę zdecydowanie na drift. Z takim bodykitem szerokim. Podczas driftu to może wyglądać ciekawie. Dobra, chodź Toyota. Jedno mam chyba do dragu zrobioną tak w ogóle. Czy kierownica działa w Forza Horizon 5 normalnie? Nie, ziomek, ja gram na Xboxie, bo na PC-cie się gra, wiesz. Czaisz, który mamy dzisiaj miesiąc? To jest piąty miesiąc? Piąty miesiąc, odkąd to nie działa dobrze jeszcze? Masakra. Dobra, to jakiś setup miałem zainstalowany. Bodykit. Uwaga! O kurde! O kurde, co tu się robi z tym samochodem? Nieźle. Standardowy silnik chyba wywalamy, nie? Dajemy jakiś lepszy do driftu. Bo standardowy to się nie nadaje do niczego, jak myślicie? To prawda jest? Tutaj jeszcze spoiler. Ile możliwości mamy? Do driftu to nam niepotrzebny spoiler. A maskę to... A zostawię sobie standardową, jest taka... Jezus. O Boże. Dobra, dajmy tak. Dajmy sobie... Jakieś felgi. Patrzcie, jakie malutkie felgi są. Dajmy coś takiego. Cal oczywiście na maksa. Ej, nie jest nawet taka duża ta felga, no nie? Oleż szerokie by... Dobra, dajmy sobie driftowe opony. I uwaga, jesteście gotowi? Czekaj, to nie tu. Jesteście gotowi, bo driftowe zawieszenie ładuje. Jeszcze raz. Ole siodło. Ale ty, kółka wydaje mi się za małe, nie? Takie... Może dam inną felgę, to będzie lepiej wyglądać. No to tak się wydaje, jakby ta felga miała tak, nie wiem, 17 cali przy tym bodykicie, no nie? Musimy znaleźć jakąś taką felgę, która będzie dawała nam złudzenie, że jest większa jednak. Ty zobacz na tą felgę, jaka fikuśna! To są chyba wieloczęściowe. Ooo, te fajnie wyglądają. Ale znowu, wydaje mi się takie, no... Dobra, ładujemy mocy, nie ma czasu. Tak niezbyt ten silnik brzmi nawet, nie? Worki wstawić? Jakie worki? Worki, tak? Okej. Ja myślę, jakie worki? Myślę o workach na śmieci. Serio? Dobra, czekaj, są tu takie? Ty, a te? Zobacz na te są fajne. To są worki, o, to się będzie zgadzać. No i gitara. Dobra, mamy worki. 1600 koni. W porządku jest, powinno wystarczyć. Bo te opony do driftu tutaj w Forzie, one są takie strasznie przyczepne, wiecie? Do nich trzeba trochę więcej mocy wrzucić, żeby to latało, naprawdę. Jezu, jaki negat. Spoiler dać? Ja myślę, że tak będzie też fajnie wyglądać bez ławki. Jaka Supra szeroka. Na sztywno. Ej, to nie ma 1600 koni, 1500 chyba jest. Teraz zobaczymy jeszcze. Dobra, teraz będzie dobrze. A, czekaj, malowanie, kurde, zawsze zapominam o tym. No, 1599, to 1600. No dobra, to powinno wystarczyć, powinno wystarczyć. Jeszcze raz, bo przecież takie... gołe i wesołe nie może być. Jakie to jest szerokie. Jeszcze dystanse powinny być takie, wiesz, żeby jeszcze bardziej poszerzyć. O Boże. Dobra, co wybieramy? O, ale tu są fajne. Czy to ja dobrze widzę, że to jest undergrounda? Dobra, dajmy to. Zobaczymy, jak będzie wyglądać z tym. Chyba będzie w porządku, coś tak czuję. A ciekawe, ty! A z undergrounda? A jakbyśmy z undergrounda dali tutaj malowanie, powinno być też, no nie? To jest jakieś takie pomieszane. Czekaj, wpiszemy underground. O, dobra, zobaczmy. A nie mogę... O, dobra, już mogę. Jest dużo!
Okej, ale tak, chyba rezygnujemy, co? Bo to takie strasznie to wygląda. Tak sobie. A to, co wziąłem, to... chyba w porządku to wygląda. Bagażnik da się otworzyć, stałe z takim wodykitem, ciekawe. Ale maski to już chyba nie, co? A szkoda, dobra. Na razie bez spoilera, ale to wygląda, jeszcze fioletowa felga się zrobiła. Jedziemy, gościu. Tutaj widzę, że Super MK5x2 i dwie zwykłe. Zwykłe, MK4. Dobra, jedziemy przetestować furę, już gotowa do driftu jest. Kurde, ale ta gra wygląda, zobaczcie na tą grafikę. Ja pierniczę. Mega, nie? Kurde, ty. Za dużo powera to ma. Nie idzie opanować tego. Oż ty kurde. Kierownica mi nie nadąża, no. Spróbuję jakoś uspokoić ten samochód. Ja myślę, że tak koło 1000 koni mechanicznych wystarcza. Coś nie tak. Kurde, dalej coś się tak... Czekaj. A, wiem, o co chodzi. Kuźwa. Dobra, teraz powinno być dobrze. Na padzie ostatnio grałem. Przełączyłem sobie to sterowanie, wiesz? Obróciłem. Bo na tym ustawieniu standardowym są tak stuningowane, że to sterowanie jest tak zrobione pod pady bardziej. I to skręcanie jest takie bardziej leniwe. Popsuł mi cały drift, tak ładnie tutaj się ustawiłem. Dobra, pojadę tu prosto. To nie będzie mój ulubiony samochód do driftu chyba. Ale to wody wygląda nieziemsko. Praktycznie wszystko na trójce można oblatać, bo ona ładnie, jak się wywali te turbosprężarki, to i tak ładnie zbiera z niskich obrotów, a turbosprężarki tylko...
sprawiają, że fura jest bardziej niestabilna. Kurde, sprzęgiełka mi trochę brakuje. Mam nadzieję, że kiedyś tam naprawią tą Fordzę. Będzie można lepiej polatać na kierce. Ale i tak nie jest źle, no. Tylko że na sekwencji to głupie trochę, nie? Ach, nie odbiła tutaj. Jadę na rondko jeszcze. O Boże! Ale wysrało. O, super. Ale dymu, ty! Kurde, nie wiem, gdzie mam jechać, nic nie widzę. No i to jest zło. A, mogę tą czwórką tutaj machnąć. A trzeba się namachać przy tej suprze. Fajny samochód, ale powiem wam, że do driftu nie, na kierownicę nieprzyjemny. Taki zbyt raptowna się ta fura wydaje. Przynajmniej przy tym tuningu, który zrobiłem teraz. Może bardziej na miękko by zrobić, to wtedy byłaby spokojniejsza. Bo póki co jest taka, strasznie raptowna. Ej, bardzo ciekawe jest to malowanie w sumie, to oklejenie, które ktoś tutaj zrobił. Nawet mi się podoba jako tako. Spoko to wygląda. Chłopaki dopisali, też coś tam podriftowali, chociaż wiadomo, że nie każdy lubi, nie każdy potrafi. Czy jeździłem McLarenem elektrycznym? Tu nie ma elektrycznego McLarena, są hybrydy tylko w Forzie. Czy nie? No, chyba nie ma elektrycznego McLarena. Chyba raczej nie ma. O, tutaj przy tych domkach można jeszcze myknąć. Ile jest bodykitów? Jeden jest bodykit do Supry. O, muszę tutaj te zakręcić. To jest bardzo wąsko. Może być ciekawie. Dzięki za suba, Bartek, dziękuję bardzo. Ale tu będzie trudno to zrobić. Czekaj, wyjdę z konwoju i zobaczę, czy dam radę tutaj. Myślę, że będzie ciężko, żeby superką to machnąć, ale myślę, że ciekawe wyzwanie. Tu już trójka. Fajne, ale wąsko, nieprzyjemnie tutaj jest. Oh my god. Czyli co, ja myślę, że zlot Toyot możemy uznać za zakończony. Łącznie zmieniłem dwa razy samochód? Dwa razy zmieniłem samochód.
I w sumie do driftu się najlepiej chyba Toyoty nadają, no nie? Nawet zapędem naprzód. Bardzo fajna ta superka jest z tym bodykitem, to już żeśmy tam na ostatnich zlotach to podejrzeli, że mega, mega szeroka. W Forza Horizon 4 specjalnie twórcy postarali się o to, aby Toyota Supra MK4 pojawiła się w Fordzie. No i w piątce już też mamy. Też mamy czwóreczkę, także bardzo fajnie, a pojawiła się też piątka, także jeszcze lepiej. Ten dym w Fordzie Horizon 5 jest mega, mega fajny, no nie?